Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście, który jest wyjątkowy, bo w pewnym sensie to będzie prezent ode mnie dla Was i od mojego gościa, taki troszkę po Mikołajkach i przed gwiazdką. Moim gościem jest pani dr Anna Szefer-Nowakowska, psychiatra z 40-letnim doświadczeniem. I dzisiaj chciałam porozmawiać z panią o depresji, bo jakiś czas temu przeczytałam, że 6 na 10 Polaków miało epizod depresyjny, czyli po prostu zwyczajnie chorowało na depresję i to mnie przeraziło, zatrwożyło i pomyślałam sobie, że właśnie taki prezent dam tym, którzy słuchają tych podcastów. Po prostu za free, za darmo będzie można sobie zdiagnozować, czy mamy depresję, czy po prostu gorszy dzień. I jeszcze za darmo będzie można dostać poradę, tylko po prostu wystarczy tego posłuchać. No, posłuchać wystarczy, ale chyba tak zdiagnozować to się nie da od razu. Z depresją to nie tak prosto. Myślę, że to można tak powiedzieć, że tych depresji to jest bardzo dużo. Wszyscy teraz przychodzą i mówią, że mają depresję. Nawet tacy, którzy są tylko smutni, jest im źle. Ale jak przychodzą do lekarza, to mówią właśnie, bo ja przyszedłem, bo ja mam depresję. To nie tak. Pani doktor, to może w takim razie, jeśli ktoś nas teraz słucha, to może sobie wziąć w łapkę długopis, kawałek kartki i na jakie pytania odpowiadamy na początku, gdy do pani przychodzi pacjent? Załóżmy, że przychodzę i mówię, bo czuję, że coś jest nie tak, czuję się gorzej, mam, nie wiem, może spadek nastroju. Czy są jakieś konkretne pytania, które mogłyby pomóc nam zdiagnozować depresję? Znaczy, ja myślę, że to tak. Jeżeli przychodzi do mnie pacjent, bo pewnie każdy lekarz ma swój sposób na rozpoznawanie depresji i na postawienie diagnozy, ale ja zawsze staram się poznać pacjenta tak od podstaw. To znaczy, kim on jest, co sobą reprezentuje, a dopiero nawet później chyba rozważam, dlaczego przyszedł do lekarza, co mu dolega przede wszystkim. Bo tak naprawdę to z tym podłożem depresji to właśnie nie jest takie proste, bo zwykle jeżeli jest to depresja jako choroba psychiczna rozpoznawana, to ona nie ma żadnego istotnego, najczęściej nie ma istotnego powodu. Natomiast najczęściej też przychodzą pacjenci, przychodzą ludzie, przychodzą pewnie głównie kobiety, chociaż teraz coraz więcej mężczyzn. Wcale nie z depresją. Im jest źle, im jest smutno, mają jakiś problem i wtedy łatwiej zdiagnozować, ponieważ... No to pani doktor, to w takim razie w jaki sposób odróżnić to źle, ten gorszy moment w życiu, ten spadek formy od depresji? Depresja zwykle charakteryzuje się znacznie głębszym obniżeniem nastroju, spadkiem takiej aktywności, niechęcią do życia, brakiem zainteresowań. No tak naprawdę najchętniej leżą w łóżku, nie wyłażą z tego łóżka, nic ich nie interesuje, nic ich nie cieszy. I to trwa. To nie jest dzień, to nie jest dwa, to nie jest ta chandra, tylko to jest po prostu dłuższy czas, dłuższy okres złego samopoczucia, obniżonego nastroju. Ja bardzo poproszę, żeby pani nie uderzała o stół, bo to będzie zaraz nam tutaj uderzało. No dobrze, ale czasami mamy też taki okres, kiedy nic nam się nie chce, kiedy nam się nie chce wychodzić z łóżka, chociażby teraz listopad, grudzień już prawie za oknem. Po czym poznać? Na jakie pytania sobie musimy odpowiedzieć, żeby wiedzieć, że aha, chyba do nas puka depresja i warto pójść do lekarza, albo nie, spokojnie, to przejdzie. Znaczy ja myślę, że zawsze warto iść do lekarza, warto iść do psychologa, warto iść po to, żeby porozmawiać, bo nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi na to, że to już jest depresja, a to jeszcze, to nie, to jest jeszcze tylko taki okres złego samopoczucia i chandry. Trzeba cholernie głęboko, wejść tak, w pacjenta. Trzeba cholernie głęboko. Wejść w pacjenta, żeby poznać go w każdym szczególe.
bo może go coś złego spotkało, bo może ma kłopoty w pracy, bo może w domu mu się nie układa, może z dziećmi ma jakiś problem. Tego jest bardzo dużo, ale to jest, wydaje się, że wtedy jest jakoś łatwiej zaradzić, porozmawiać, rozwiązać, spotkać się jeszcze raz. Natomiast w przypadku depresji już, depresji psychicznej, depresji jako choroby psychicznej, ten smutek, ten obniżony nastrój, on jest tak emanuje mocno, że to się od razu, nie wiem, to się czuje, że to jest coś głębszego. No i wtedy szukamy dalej. Jest obniżony nastrój, jest ten spadek tej aktywności. Pacjent nie widzi zwykle sensu życia w prawdziwej takiej uczciwej depresji. No. Nie widzi sensu życia. Często ma myśli samobójcze, często ma myśli rezygnacyjne. Niczym nie potrafi się cieszyć, no ale przede wszystkim nie widzi tej przyszłości. Wtedy pani doktor powiedziała, że często też pacjent ma myśli samobójcze. My rozmawiamy w tej chwili około 7 minut, a co 42 sekundy gdzieś przeczytałam na świecie, ktoś popełnia samobójstwo. I właśnie z moich doświadczeń wieloletnich, to chyba mogłabym to tak zdefiniować, że ci, którzy próbują zrobić sobie krzywdę, to zwykle i mają depresję, taką w zrozumieniu psychiatrycznym, to oni nie mówią o samobójstwie. Im jest źle i to się bardziej chyba czuje, że im jest źle i ich mogą zrobić sobie krzywdę, natomiast nie jest to tak, że oni się deklarują, bo ja zaraz sobie coś złego zrobię, bo ja zaraz, nie wiem, nie będę żył. Natomiast mniej w tych wszystkich takich stanach przygnębionych, depresyjnych, często człowiek mówi, a nie chce mi się żyć, a po co ja będę żył, a już mnie nic nie cieszy. Wtedy bardziej to wskazuje na to, że to jednak prawdziwa depresja nie jest. To ja mówię z własnych doświadczeń, bo no, prób samobójczych każdy psychiatra przeżył na pewno nie jedną, bo to tak to jest. Przychodzą pacjenci do szpitala, do poradni po próbach żyjące osoby, ale z doświadczeniami samobójczymi. Ale w prawdziwych depresjach, tak to mówię oczywiście kolokwialnie, w prawdziwych depresjach, rzadko kiedy mówią o samobójstwie, oni to po prostu robią. Pani doktor, no właśnie, oni to po prostu robią. Każdego dnia w Polsce 15 osób popełnia samobójstwo, tak statystycznie. 12 z tych osób to są mężczyźni, zaraz do tego dojdziemy. Czyli gdyby tak zamknąć w takim nawet trochę medycznym terminie, to czym jest depresja? To jest po prostu coś nie działa w naszym mózgu tak jak powinno, czy... Wieloprzyczynowa jest to. Nie ma jednoznacznej definicji depresji. No oczywiście to się wiąże z kolejnymi wymienionymi objawami, obniżonym nastrojem. Zresztą to, o czym mówiłam. Natomiast nie ma jednej przyczyny depresji. Nie ma tak, że mówimy o genetycznym podłożu, mówimy o biochemicznym podłożu, mówimy o sytuacyjnym podłożu, ale na depresję składa się szereg czynników. Czyli co, depresja jest faktycznie, tak jak niektórzy mówią, że depresja jest jak grypa i może dopaść dosłownie każdego? Myślę, że to tak może trochę na wyrost, bo myślę, że muszą być jednak mimo wszystko jakieś predyspozycje osobowościowe, gdzie łatwiej jest zachorować na depresję. Na przykład? Ja wiem, myślę, że można powiedzieć, że tak znowu kolokwialnie, że człowiek jest słabszy psychicznie, że jest nadwrażliwy, że się przejmuje wieloma rzeczami. Wtedy łatwiej zapaść na depresję. Natomiast są osoby, które po prostu, im jest wszystko jedno, czy komuś jest dobrze drugiemu, czy źle, czy ja wyrządziłem komuś krzywdę, czy nie wyrządziłem. No takim osobom chyba, to też z moich doświadczeń mówię, chyba jest dużo trudniej. Znaczy, takie osoby chyba nie zapadają tak łatwo na depresję, bo może tak. Pani zawsze doktor, to tło osobowościowe jest jednak to przy każdym schorzeniu ważne. A gdy do pani przychodzą pacjenci, to oni przychodzą już ze zdiagnozowanym przez siebie problemem, że przychodzę, bo wydaje mi się, że mam depresję, czy... Najczęściej takie hasło pada, bo ja mam depresję, bo mnie się wydaje, że ja
już nie mam chęci do życia i siły do życia i nic mi już dobrego w życiu nie czeka. Ale zwykle tak, jak czy to jest szpital, czy to jest gabinet, siadają i rozpoczynamy badanie, rozmowa, prawda? To ona wiele wnosi. Ona zaczynając od właściwie od dzieciństwa, od życia, od przez całe życie, co się u takiego człowieka działo, jakie miał kłopoty, jakie miał problemy, od rodziców, domu rodzinnego, może tak, poprzez szkołę i wszystkie inne sytuacje życiowe, no to wtedy są to pewne określone rzeczy, które no dają do myślenia, że to właśnie światełko się zapala, coś złego się dzieje u takiego człowieka. A czasami po prostu no, idzie rozwiązać jego problem, bo w pracy mają problem w pracy, no, to może trzeba jakoś pomóc, może trzeba zmienić pracę, może trzeba, nie wiem, porozmawiać, jakoś nakierować, może powinien iść do psychoterapeuty, który go tam naświetli mu w jakiś sposób. Pani doktor, a kto do pani przychodzi? Jacy to są ludzie? To są kobiety, mężczyźni, to są ludzie młodzi, to są ludzie starsi, to są ludzie wykształceni, to są ludzie bardziej zamożni, mniej zamożni. Dokładnie wszystko to, co pani powiedziała. Od młodzieży, ale to takiej starszej młodzieży, poprzez chyba kobiet zdecydowanie więcej niż mężczyzn, chociaż teraz mężczyźni się zdarzają znacznie częściej. Najczęściej zresztą, ja tutaj nie rozgraniczam depresji czy stanów takich przygnębiennych, lękowo-depresyjnych, ale coraz częściej zdarzają się mężczyźni, którzy gorzej radzą sobie w pracy. Bardzo często przychodzą teraz osoby, które twierdzą, że w pracy jest mobbing i nie radzą sobie z mobbingiem. I oni są naprawdę depresyjni, oni są naprawdę zrezygnowani, oni naprawdę nie mają ochoty na powrót do tej pracy, nie potrafią się najczęściej w żaden sposób bronić. No i co pani mówi takiemu pacjentowi, który przychodzi i mówi, że mam depresję spowodowane, to jest moją pracą? No ja nie zawsze się godzę z tym, że to jest depresja. Być może to często jest taki stan właśnie przygnębienny, czy taki zespół lękowy, który się urodził w związku z taką sytuacją. No i rozważamy, jaki sposób na to jest dobry. Czy powinien się taka osoba powinna powalczyć o swoją pozycję w pracy, czy powinna wziąć lek, który trochę da mu siły i chęci do działania, do przeciwstawienia się. Czasami tak, no ale to każdy pacjent jest inny. Nie ma takich samych pacjentów. Jest młodzież. Przychodzą często pacjenci z depresją, twierdząc, że mają depresję i piją alkohol. W związku z tym, że mają depresję, piją alkohol. I najczęściej im ciężko zrozumieć, że to najczęściej ten pity alkohol powoduje depresję, a nie odwrotnie. I że powinni leczyć się z choroby alkoholowej, żeby wyleczyć depresję. A myślałam sobie, że jak mamy gorszy dzień, to dobre wino i dobra kolacja jest dobrym rozwiązaniem. O ile nie mamy codziennie gorszych dni i przez całe tygodnie nie mamy gorszych dni. Bo jeżeli raz kiedyś mamy gorszy dzień i pewnie wypijamy sobie lampkę wina i poprawi nam to samopoczucie, to ja chyba nie protestowałabym. Ale jeżeli jest to sytuacja, gdzie mamy cały czas, mówimy, że mamy cały czas złe dni i cały czas poprawiamy sobie samopoczucie alkoholem, to już nie jest dobrze. To raczej należy leczyć. Napędzamy chyba jeszcze bardziej. Nie, tak? No myślę, że jest to choroba alkoholowa wtedy. Należy myśleć o chorobie alkoholowej. Pani doktor, a z czego wynika fakt, że więcej przychodzi kobiet niż mężczyzn? Niektórzy twierdzą, książki o tym nasze piszą, że to wynika z naszej słabszej konstrukcji. Ja nie wiem, ja chyba bym się tak dokładnie z tym nie zgodziła. Rzeczywiście kobiety sobie w trudniejszych sytuacjach gorzej radzą. No właśnie, mężczyźni częściej uciekają w alkohol, żeby sobie poradzić. Spotykają się z kumplami, którzy im tam poradzą coś, jakieś rozwiązanie jakiejś sytuacji. Kobieta najczęściej się, jak gdyby, częściej się izoluje.
i tak sama rozpatruję ten, no tak mówię o moich pacjentkach, i sama zaczyna rozkminiać ten cały problem, jak to jest, dlaczego jest mi tak źle. Rzadziej korzysta na początku jakby leczenia, czy na początku kontaktu z pomocy. Myślę, że najpierw sama przerabia ten cały problem, co nie wychodzi najczęściej, dopiero potem idzie do terapeuty, czy do... Boją się kobiety poza tym chodzić do... Ale to nie tylko kobiety, bo czyli mamy pierwszą, też. Na razie mamy pierwszy wniosek, zupełnie za free, za darmochę, że jak mamy depresję albo gorzej się czujemy, to niekoniecznie leczymy ją winem z kolegami w żadnym wypadku, każdego dnia. Żadna metoda leczenia. Żadna. No to co ma zrobić ten Kowalski, który właśnie w pracy mu nie idzie, w domu mu nie idzie, dzieci go mają za fajtłapę i nic mu się kompletnie nie chce, jedynie jeszcze, gdzie jest rozumiany, to może przez swoich kolegów, jak siedzą i piją to piwo, czy tą wódkę, czy to wino. Ja myślę, że mimo wszystko powinien poszukać pomocy specjalisty, to znaczy wcale niekoniecznie musi to być psychiatra. Może no ale ten Kowalski prawdopodobnie nie pójdzie do lekarza, bo wtedy kumple powiedzą, że jest wariatem. No to się będzie męczył. To będzie się męczył i dręczył i właśnie szukał rozwiązań, no chociażby w alkoholu. Albo będzie smutny i będzie mu coraz gorzej. Będzie tracił przyjaciół, będzie tracił rodzinę, no bo właśnie będzie taki inny, nie? Taki nieszczęśliwy. Ludzie nie kochają być z osobami, które są smutne, nieszczęśliwe. Naprawdę nie. No okej, okay. Nie kochamy być z osobami, które są smutne, nieszczęśliwe, ale co szósty Polak miał przygodę z depresją albo właśnie choruje na depresję, więc jakby mamy te osoby w swoim otoczeniu, to co mamy robić, żeby tym osobom pomóc, a niekoniecznie jeszcze je bardziej dołować i dobijać? Myślę, że trzeba patrzeć i rozglądać się, i to niekoniecznie musi to robić lekarz, czy w ogóle pracownik służby zdrowia, czy psycholog, psychoterapeuta, to my, tak naprawdę każdy człowiek musi popatrzeć, kogo ma wokół siebie. Czy są to osoby, które potrzebują pomocy? Naprawdę, rozmowy z takimi osobami jesteśmy w stanie w ten sposób, nie trzeba być lekarzem, żeby namówić na kontakt z lekarzem, namówić kontakt na spotkanie w jakiejś grupie terapeutycznej. Przecież takie też istnieją. No tak, ale my najczęściej mówimy, przestań się mazać, weź się w garść. Bardzo nie lubię tego hasła, weź się w garść, naprawdę nie lubię, bo wiele osób po prostu w garść się nie potrafi wziąć. Jeżeli nie są chore, nie są to chore osoby, to one się wezmą w garść. Będzie im źle, dzień, dwa, trzy, jakoś się tam wezmą, raz będzie gorzej, raz lepiej, nie wiem, pójdą do sklepu, kupią sobie ciuchy, jakoś to będzie. Natomiast jeżeli to naprawdę są osoby chore, albo no może nie mają depresji, ale właśnie te stany lękowo jakieś przygnębienne, to wcześniej czy później muszą trafić do lekarza, do terapeuty. Oby nie za późno, oby nie kończyło się to no, jakimś złą rzeczą, czyli jakimś no, chociażby samobójstwem, prawda? A te najbardziej skrajne już objawy, no nawet nie objawy, tylko te najbardziej skrajne już skutki depresji, z jakimi pani się spotkała w swojej karierze zawodowej? Myślę, że już to... nie mówię oczywiście o samobójstwach. Tak. Myślę, że to często się spotkamy z tym, że przychodzi rodzina i mówi, proszę pomóc, bo moja córka, częściej mój syn, nie wychodzi z domu, przestał chodzić do pracy. Przestał spotykać się ze znajomymi, leży w łóżku, nie myje się, nie dba o siebie. Nie obchodzi go to, że nie będzie za chwilę miał za co kupić sobie jedzenie, czy za co w ogóle żyć. Jak długo taki pacjent może w tym łóżku leżeć? A może bardzo długo. Czasami naprawdę rodzina nie może się przebić. Nie może się przebić też lekarz, nawet wezwany. Ale to jest kwestia dni, tygodni, nawet miesięcy? Nawet i tygodni. My bardzo często mamy do czynienia z osobami, które no, nie jesteśmy w stanie pomóc. Naprawdę nie jesteśmy w stanie pomóc ani my, ani rodzina. Mamy pacjentki, ja oczywiście no, mam pacjentkę, której jest to depresja lekooporna, na pewno. Nie reaguje na żadne leki, leczona przez wiele miesięcy, leczona szpitalnie.
nie reaguje, naprawdę nie reaguje. I wydaje nam się, że wydawało nam się, że jedynym sposobem są elektrowstrząsy, które stosowane są w depresji. Namawiamy wszelkimi sposobami. My, rodzina. No może rzeczywiście te elektrowstrząsy nie pomogą, ale a nóż widelec. No i nie jesteśmy w stanie. Ani rodzina, ani my namówić na to, żeby zdecydowała się na poddanie takim zabiegom. Okej, to są takie skrajne przypadki, o których pewnie wszyscy słyszeliśmy, że chory dniami, tygodniami nie wychodzi z łóżka, nie myje zębów, nie zmienia tej piżamy, kompletnie o siebie nie dba, wszystko przestało być ważne. Ale mamy takie postaci, takich ludzi, jak na przykład całkiem niedawno były sportowiec Marek Plawgo, którego poznałam kilkakrotnie osobiście, gdy był w Atlas Arenie. Przewesoły, przeuśmiechnięty człowiek, człowiek z sukcesu, nagle pisze w mediach społecznościowych: kochani, mam depresję, leczę się. To co z takimi ludźmi, po których nie widać, którzy codziennie rano ubierają się, świetnie wyglądają, pięknie pachną, do tego się uśmiechają i jeszcze są błyskotliwi. No ale przychodzi taki moment, że sygnalizują jednak. W mediach, nie w mediach, różniście. Wcale nie jest tak, że po nim może nie widać. Niekoniecznie musi to być jeden wielki smutek na twarzy i w całej postaci. Wcale nie musi. Jemu jest w środku źle, może tak bym to powiedziała. On to czuje, że jest mu źle, taki człowiek. I jednak gdzieś sygnał puszcza, prawda? Mam depresję. Czyli co niekoniecznie musi być widać po człowieku. Nam się kojarzy, że depresja to jest jeden wielki smutek na twarzy, jedno wielkie zniechęcenie. Nie, niekoniecznie. No dobrze, udało się pacjenta namówić, idzie do pani i zakładamy, że ma tą depresję, że nie jest to po prostu spadek nastroju, tylko jest to faktycznie ta choroba i jest to depresja. To co pani mówi? Myślę, że to wynika z tego, kogo mam przed sobą. To jest indywidualne podejście do każdego pacjenta. Okej, ale mówi pani, na pewno proszę brać leki, bo one pomogą? Nie, najpierw na pewno rozmawiam i próbuję zorientować się i wyczuć i wybadać, czy pacjent jest już dojrzał do tego, żeby się leczyć. Czy muszę zaangażować w to rodzinę, żeby pomogła w tym leczeniu. No oczywiście. Ja znam lekarza psychiatrę, który mówi, że słuchaj, ja po prostu daję leki i te lekarstwa pomagają, tu nie ma o czym rozmawiać, jest od tego farmakologia. Jest oczywiście, ale farmakologia nie jest jedynym sposobem leczenia. Ja też namawiam do tego, żeby leki były brane, często no właśnie angażuję rodzinę, żeby przypilnowała albo pomogła w braniu tych leków, no w sensie dopilnowania, prawda? Natomiast, no ale wydaje mi się, że akurat w tej psychiatrii to wszystko musi być poparte rozmową z pacjentem. Samo powiedzenie, słuchaj, masz depresję, proszę wziąć leki, mało, to nic. To ludzie boją się chyba leków, boją się, że one będą, taki chyba jest nawet mit troszkę w społeczeństwie, że to będą leki uzależniające. Psychotropy, tak, psychotropy i uzależniające i w ogóle najlepiej nie brać, bo to na pewno cię uzależni i na pewno nie pomoże, bo ty wiesz, wszyscy będą mówić, że bierzesz psychotropy. No i tutaj jest rola lekarza, żeby wyjaśnił, jakie leki, w jaki sposób podawane, dlaczego musi brać te leki, czego może się spodziewać po wzięciu leków. No i co? Faktycznie to są leki, które nas uzależnią od siebie, które, nie wiem, sprawią, że nie będziemy normalnie funkcjonować? Nie. Wszystko właśnie zależy, że co by lek był dobrany do pacjenta i do jego choroby, o może tak, żeby było wiadomo, bo często zaczynam od mniejszych dawek, żeby organizm się przyzwyczaił. Rzadko kiedy dajemy leki, które mają charakter uzależniający. Najczęściej dajemy leki, no właśnie, przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, które nie uzależniają. No i co? I po tych lekach biorę taką pastylkę kolorową i jest mi lepiej? No na pewno nie po pierwszej, ale po to chyba jednak kilku tygodniach. Na pewno jest lepiej i na pewno przynosi to leczenie poprawy. I pacjentowi się chce żyć.
nie powiedziane, że ta depresja nie wróci kiedyś, bo to nie mam żadnej gwarancji. Czy to wystarczy, że ten pacjent będzie brał leki? Bo może teraz ktoś nas słucha i sobie myśli, o kurczę, ale to proste, idę do pani doktor, niech mi przepisze ileś tam recept i pobiorę leki i po problemie. Myślę, że samo branie leków to mało. Mnie się tak wydaje, ja przynajmniej mam pacjentów przez tyle lat takich, którzy nie przychodzą po receptę, bo wiedzą, że ten lek powinni brać, już wiedzą. Natomiast oprócz tego recepta jest jakby dodatkiem do interesu. Oni przychodzą porozmawiać. Oni przychodzą już opowiedzieć, jak im się udało, co zrobili, jak im się stan zdrowia poprawił. Oni zaczynają opowiadać o swojej rodzinie, o dzieciach, o żonie, o wszystkich, o małżeństwie, które im się trafiło na przykład, czy o urodzeniu dziecka. Oni przychodzą po prostu porozmawiać. O rzeczach takich czasami błahych, że dokonali jakiegoś zakupu, nie wiem, szafki kuchennej, o wszystkim. Przynajmniej tak przychodzą do mnie. I ja dość długo czasu spędzam z pacjentem. A to dlaczego trzeba iść aż do psychiatry, jak w domu obok mamy żonę, męża, partnera, partnerkę i przecież im też można opowiedzieć o szafce kuchennej, no że tak, tyle radości. Czy tak naprawdę wysłucha zawsze? Czy naprawdę spojrzy na to tak naprawdę, no chyba profesjonalnie i powie, że no dobrze, fajnie, masz tą szafkę kuchenną, ale co poza tym? Co ci się jeszcze udało? Jak to się dzieje u ciebie teraz? Nie, myślę, że to nie jest taka sobie, to ma znamiona takiej rozmowy, prawda? Czyli co, mamy tutaj taką podpowiedź, że z osobą chorą rozmawiajmy po prostu zawsze i słuchajmy. Zawsze rozmawiajmy. W depresji. Ile taki budżet domowy zaoszczędzi? Bo tak to idzie pacjent do pani, a nie płaci, nie wiem ile, ale pewnie ho, albo może trochę mniej, a tak jak się z mężem pogada, to w ogóle za free można już drugą szafkę kupić. Ale ja myślę, że to chyba ma jakieś znaczenie, bo jednak tak dużo osób przychodzi po to, żeby pogadać, więc chyba mają taką potrzebę. Ja nawet widzę... Bo może łatwiej jest się wygadać przed osobą, tak. Przed tak. Obcą osobą. Z obcą osobą łatwiej, myślę, że z większym zainteresowaniem wtedy, no mam nadzieję, że większość lekarzy z zainteresowaniem słucha to, o czym mówią. No i okej, pani takiego pacjenta prowadzi, leki go prowadzą przez kilka tygodni, zanim zaczną działać. Czasem lat. Czasem lat. I pani robi tą robotę obok, no jednocześnie w tym samym czasie, co leki. I okej, ten pacjent pani opowiada, a pani co mu mówi? Co tylko pani słucha, na tym polega? Nie, myślę, że to jest dialog z pacjentem. Mm-hmm. Czasami radzą się w wielu rzeczach. Potrzebują rady. Ja nie wiem, czy ta moja rada jest na przykład dobra zawsze. Czy to będzie na ich korzyść. No, staram się, żeby była z korzyścią dla nich, ale wcale nie znaczy, że tak jest. Natomiast oni po to przychodzą. Nie wiem, mam wrażenie, że mają takie poczucie bezpieczeństwa, że przyjdą, że ktoś z nimi że ktoś z nimi porozmawia, że ktoś im coś doradzi, że ktoś im wytłumaczy, dlaczego się tak dzieje, a nie inaczej. No, praca psychiatry głównie polega jednak na rozmowie, na badaniu i na rozmowie z pacjentem. Mm-hmm. Oczywiście ona powinna być odpowiednio ukierunkowana, my nie możemy zapominać, że my mamy tutaj... No ale jak pani ma przekonać pacjenta, który drugi tydzień nie wychodzi z łóżka i nie wiem, nie myje tych przysłowiowych zębów do tego, żeby teraz nagle zaczął normalnie funkcjonować? To znaczy na pewno nie zacznie... Załóżmy, że jestem takim pacjentem i teraz proszę mnie przekonać do tego, żebym zaczęła normalnie funkcjonować, bo leki zaczną działać za 6 tygodni. Tak, ale ja spotykam się raz, drugi, trzeci z tym pacjentem, często... To są domowe spotkania z pacjentem. Rozmawiamy, mówimy, jakie korzyści może wynieść z tego, że tak spróbuję dzisiaj się umyć, a może jutro uczesać. Jakie? Jakie korzyści? A świat jest piękny, kolorowo jest na świecie. A nieprawda. Pani doktor, co pani opowiada, jest taka szarówka za oknem i mży, jest paskudny. A warto się przekonać? A może wcale tak nie jest? Do tego są korki, bo wszyscy jadą na wyprzedaży. To Boże sobie jadą, a my nie pójdziemy dzisiaj nic kupować. My sobie dzisiaj pójdziemy po prostu na spacer i powazimy po tych liściach w tej szarudze i wiesz jak fajnie. No nie wiem. A ja bym się przekonała, nawet chętnie bym poszła, żebyśmy zobaczyły jak to jest. Nie, ja wolę pod kocem zostać. Ale koc to jest takie przyziemne, nic dobrego nie robi. Naprawdę, myślę, że lepiej jednak popatrzeć, porozmawiać z inną osobą, będzie to zupełnie inaczej. Często trzeba przytulić takiego pacjenta. A tak całkiem teraz na serio. Pani
czasami po prostu bierze za rękę tego pacjenta i wychodzi z nim z domu? Zdarza mi się. Zdarza mi się. Zdarza mi się, naprawdę. Ja często, może nie wiem, czy to jest taka dobra metoda, czy to jest... No, ale taką ją mam, taką ją sobie wypracowałam. Że często po prostu zmuszam pacjentów do zrobienia określonego kroku. No może szantażem to za duże słowo, oczywiście, ale zmuszam. I co? I bierze go pani niemalże dosłownie za łapę, wyciąga z domu, wychodzicie, a tam jest zimno, czarno, ale pada i jest paskudnie. I tak. Niech teraz pani mu powie... Ale jednocześnie rozmawiamy o różnych sympatycznych rzeczach, o tym, że jak będzie zdrowa, to możemy iść razem, albo nie razem, tylko ona sobie już pójdzie z rodziną do kina, bo zawsze chciała iść, albo nawet nie do kina, pójdzie do sklepu najbliższego Supersamu i zrobi sobie zakupy po raz pierwszy od lat, sama sobie kupi te cholerne papierosy, którym zawsze brakuje i zmusza rodzinę, żeby je kupiła. To znaczy, że to jest tak, że ci ludzie nawet nie wychodzą do tego sklepu, nawet nie mają kontaktu z tym innym człowiekiem? Tak też jest. Tak też jest. Tak też jest. I nawet w oddziale szpitalnym, gdzie istnieje terapia zajęciowa, prawda? Gdzie robią pacjenci różne rzeczy. No pacjent depresyjny najchętniej będzie leżał właśnie w tym łóżku i pewnie ja muszę iść dziergać albo tam, nie wiem, robić jakieś koraliki albo inne rzeczy. Sama bym się zastanawiała, czy bym chciała iść, nawet nie mając depresji, a co dopiero mając, nie? I robi się to trochę na siłę. Robi się na siłę. A jak idzie i zobaczy, że coś się udaje, że dzisiaj to narysował choinkę z bombkami, i my się wszyscy cieszymy. Boże, fajną, patrz, jak ci się udało. Coś tam się przestawia. A czy to jest podpowiedź dla rodziny takiego pacjenta? Bo może ktoś nas słucha i ma właśnie taką sytuację, że czasami właśnie trzeba trochę na siłę, oczywiście. Oczywiście, może niezbyt dosłownie to rozumiemy, ale trochę na siłę go wyciągnąć z tego domu. Nie ma innej możliwości, to trzeba czasami na siłę. Naprawdę, wziąć za rękę i zaprowadzić. Ja mam pacjentów, którzy odczuwają lęk, boją się wychodzić z oddziału. Chyba trochę metodą szantażu. Mówię, to wiesz co, to by tam trzeba kupić jakąś wodę mineralną albo Red Bulla na przykład dla kochanej doktorki. Trzeba iść kupić. Idą i przynoszą. I oni się cieszą, ja też. Ale oni się też cieszą, że one się też cieszą, że przyniosły, że im się udało. Kurczę, to brzmi tak naprawdę strasznie ze strony tego pacjenta, że zakup tego Red Bulla dla tej ulubionej doktorki to jest takie osiągnięcie. To jest wielkie osiągnięcie dla nich. To są najmniejsza rzecz, że dzisiaj umyłam te zęby, to jest naprawdę w depresji, to jest ogromne osiągnięcie. Ogromne osiągnięcie. A gdy tymi małymi kroczkami zaczniemy myć zęby, zaczniemy się ubierać, już zaczniemy wychodzić do tego sklepu, to jest taka szansa, że wyjdziemy z tej depresji tak, żeby ona już nie wróciła? To jest farmakologia, prawda? Mm-hmm. Nie boimy się kompletnie leków. Mało tego, są leki, które szczególnie w depresjach zapobiegają nawrotom. Powinniśmy je brać dłużej. Bo one, przynajmniej jest szansa, że tym nawrotom zapobiegną. Więc te możliwości są i są pacjenci, którzy przez te lata do mnie przychodzą, którzy nawet już nie biorą leków. Nie potrzebują brać leków, depresja nie wraca, oni przychodzą, żeby to powiedzieć po latach. Nie mam depresji, pani doktor. Przychodzą, bardzo często się tak zdarza. Czyli jakaś taka potrzeba kontaktu z lekarzem jest. A jak to jest? Na przykład ja rozmawiałam kilka tygodni temu z Kubą Żulczykiem, bardzo wzięty polski pisarz takiego 30-paroletniego pokolenia, autor scenariuszy, które podbijają, nie wiem, Netflix, HBO, Netflix, cofam, Kuba, HBO, Go, Ślepnąc od świateł. No, facet, który robi jednym słowem karierę nie tylko w Polsce, ale już powoli też na świecie, i on mi opowiadał, że czasami ma po prostu takie straszne demony, że gdyby nie te leki, to on nie wie, czy on by ze mną siedział tu i rozmawiał. Skąd to się bierze, że tacy ludzie sukcesu? Ja sobie popatrzyłam, nie wiem, to jest
Kasia Kowalska, Maria Peszek, która została zhejtowana swego czasu niewiarygodnie. Tak. Dawid Podsiadło bodajże rok temu czy dwa lata temu mówił o depresji. O depresji, tak. Skąd u takich ludzi? Oni mają wszystko. Ale to, że ktoś ma wszystko, to nie znaczy, że jest szczęśliwy, że jest mu dobrze. Naprawdę nie. Jakie bardzo, no chociażby dla Kasi, czy dla tych osób, celebrytów, prawda? Jakie to jest ogromne obciążenie. Przecież to też jest wyczerpanie organizmu, że musi ciągle być na świeczniku, że musi ciągle coś robić, że musi się ciągle podobać, że musi ciągle odnosić sukcesy. To też nie jest takie proste. No w którymś momencie ta półka, jak się tak układa, na tej półce układa, nawet te sukcesy, to kiedyś ona się zawala, nie? Bo tu widzę, że Ewa, to córka pani doktor, chyba chce wyjść, to proszę wyjść sobie, nie? Nie bój się otworzyć drzwi. A, tata idzie. No dobra, czyli to po prostu pokazuje, że depresja może zwyczajnie dopaść... Myślę, że no prawie każdego, no prawie każdego. A w którym momencie powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza, że coś się z nami dzieje nie tak, żeby nie doszło do tego momentu, że nie wychodzimy już z tego przysłowiowego łóżka? Ja mam wrażenie, że częściej powinna się zapalać lampka ostrzegawcza u bliskich, u rodziny, u znajomych. Oj, coś się z tym człowiekiem dzieje. Zawsze fajny, sympatyczny, pogodny, rozmowny, a teraz raptem a unika, a gdzieś się tam zaszywa w kącie. W tym momencie te lampki się powinny zapalić. Ja mam wrażenie, że to u bliskich. No bo mnie jest źle, ale to nie znaczy, że ja już szukam pomocy. No źle mi jest, no Boże, no może mi się każdemu coś nie udało, źle. Prawda? W tym kraju każdemu tak, jest źle. Więc to jest, ale to nie znaczy, że on szuka pomocy, bo no, lampka się powinna bardzo często i ja mam zawsze kontakt z rodzinami pacjentów. Staram się mieć ten kontakt. Ale właśnie ja mam wrażenie, że to jest tak, że my to lekceważymy, że właśnie nawet jak przyjdzie ten przysłowiowy Kowalski czy Kowalska do domu, to on ma tyle na głowie, że nawet nie ma czasu zasygnalizować, że jest źle. Nie trzeba tego, to widać. Nie trzeba sygnalizować. Myślę, że bliscy to widzą, że raptem ten człowiek jest inny, że coś się zadarzyło, że no przynajmniej trzeba zapytać. A jak już człowiek zapyta, to często, gęsto no wylewa się wszystko. Prawda? I no wtedy można jakieś podejmować kroki. Jak rozmawiałyśmy o tych osobach znanych i depresji, to przy okazji Marii Peszek, kiedy ona pierwszy raz powiedziała o swojej depresji i leczyła ją na hamaku, chyba na Bali albo w Tajlandii, nie pamiętam, to się spotkało z niewiarygodnym takim hejtem tak zwanym w sieci. Skąd to się bierze, że u nas, gdy ktoś mówi, że ma depresję, to albo część się gdzieś tam pod nosem uśmiecha, w tle słyszymy kota, który tutaj sobie spaceruje, że albo część się pod nosem uśmiecha, a druga część mówi, a przesadza, bo już się za przeproszeniem w dupie poprzewracało, to teraz sobie depresję wymyśliła albo wymyślił. No tak, tak często są takie komentarze, jedno i drugie. Chyba dlatego, że ludzie po pierwsze boją się osób z jakimikolwiek zaburzeniami, po drugie takie osoby stwarzają zwykle problem, no bo powinno się im jakoś pomóc, coś zrobić, a nie jesteśmy tacy chętni do pomocy wcale. No, tym bardziej, że my jesteśmy tym pokoleniem takim, no, wrzucamy na Facebooka fajne, wszystkie uśmiechnięte zdjęcia i ktoś, kto nam mówi, że ma problem, nie pasuje trochę do nas. No właśnie, dlatego najlepiej mieć problem z głowy. No jak nie, jak to leży pijany na ulicy, też najlepiej przejść obok niego i się nie jak człowiek leży, a może pijany, nawet nie wiadomo, czy nie chory, to lepiej przejść i mieć problem z głowy, prawda? Więc ludzie się boją generalnie mieć problem, a poza tym chyba też w dużej mierze boją się, no tak to nazwa, chorych psychicznie, bo to jest mimo wszystko takie określenie, lepiej z nim się nie zadawać i myślę, że to także z tego wynika w dużej mierze. Generalnie chyba jeszcze w Polsce jest takie przeświadczenie, że człowiek, który korzysta z pomocy psychologa czy psychiatry, to może młodsze pokolenie nie ma z tym problemu, ale starsze pokolenie właśnie obawia się tej łatki wariata. Bo zaczęłam od tego, że pani ma 40-letnie doświadczenie.
Ja mam jakieś 45 lat. Nie, 44. Dobra, 44. I tak jak sobie próbowałam przypomnieć, to ja jako dzieciak nie pamiętam, by w domu moich rodziców mówiono o depresji. To był dom bardzo otwarty, tam było zawsze bardzo dużo znajomych, przyjaciół, rodziny. Przeróżne tematy się przewijały, rozwody, choroby, ale nie pamiętam w ogóle takiego słowa jak depresja. Myślę, że diagnostyka była różna. No, najczęściej chyba się myślało to w ten sposób, że smutny, a może coś tam doskwiera, coś dolega. Nie szukało się pomocy psychiatry, nie było to takie popularne. Na początku mojej pracy to takie miałam wrażenie, że najchętniej wszystkich, nawet i psychiatrów, i oddziały psychiatryczne najlepiej ogrodzić murem, żeby nikt nie miał z tym niczego wspólnego, bo to źle wygląda. To się nie wpasowuje w całokształt. I diagnostyka. Przede wszystkim diagnostyka była inna. Teraz jest łatwiej nam zdiagnozować depresję. Przedtem przyjmowało się... Ale 40 lat temu się też mówiło depresja? No tak. Tak? Tak. Na pewno w mniejszym stopniu niż teraz, bo teraz się na depresję... Teraz się właściwie, jak mówię o depresji, to jest wszystko. Także ktoś ma zły humor, zły nastrój przez kilka dni, to też się mówi depresja. Jest nadużywana moim zdaniem hasło depresja. To chyba też z tego wynika. A mówi Pani czasami swoim pacjentom, że słuchaj, daj spokój, bo naprawdę to, co Ty przeżywasz, to jest po prostu gorszy dzień, a Ty mi tutaj przychodzisz i opowiadasz o depresji. No może nie takimi słowami, ale zdarza mi się tak powiedzieć, oczywiście. Może nie do końca hasłem, że nie martw się, bo nie ma się tutaj żadnego powodu do martwienia, ale staram się wyjaśnić, że według mnie to może nie do końca ma to znamiona depresji. Staram się na przykład zaproponować wizytę u psychologa, żeby zrobił takie testy, które pozwalają na przyklepanie tego rozpoznania. Staram się zachęcić do jakichś innych jeszcze działań. Ja na przykład mam coś takiego przez moją pracę, ponieważ od lat gdzieś tam pracuję w telewizji, zajmuję się newsami i robię przeróżne historie. I mam bardzo często coś takiego, że gdy ktoś mi opowiada, że ma jakiś tam gorszy okres w życiu, bo coś, bo w pracy nie idzie, bo nie wiem, bo nie ma na wakacje na Karaibach, albo bo właśnie nie ma na ratę kredytu, to mówię, słuchaj, nie przesadzaj, bo ja, nie wiem, w jednym tygodniu robiłam trzy historie, gdzie na przykład, nie wiem, zginął w wypadku ojciec i syn, albo gdzie zginęła 17-letnia piękna córka, która jeździła na krosie, albo gdzie dziecko się utopiło na przykład w jakiejś beczce, która stała z wodą na podwórku. Ale ja mam Pani w ten sposób... Zdanie. Nie, ja mam podobne zdanie do tego, że no właśnie o tym nadużywaniu tej depresji, że to, bo jest mi źle, bo coś mnie złego spotkało w danym momencie i już jest pod hasłem, ja mam depresję. Nie. Depresja jest chorobą, prawdziwą chorobą, która nie musi mieć żadnej namacalnej przyczyny. Ona przychodzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, to znaczy oczywiście tam patogeneza jest jaka jest, ale i etiologia, ale przychodzi i nie musi, nie szukamy, szukamy, ale nie znajdujemy żadnej uchwytnej przyczyny, że coś złego go spotkało, że ktoś mu umarł, że ktoś mu zachorował. A może być też depresja, która właśnie powstaje na skutek jakichś nagłych zdarzeń pod tytułem śmierci osoby bliskiej. Tak, oczywiście są to depresje, ale to są depresje sytuacyjne. Które są związane bezpośrednio z czynnikiem stresującym, prawda? A takie najbardziej dramatyczne historie w Pani karierze, które Pani usłyszała od pacjentów, którzy do Pani przyszli i którzy wyszli z tej choroby, pomimo tego? Jeżeli mówimy o takich dramatycznych historiach, najczęściej wiąże to się ze śmiercią osób bliskich, dzieci. Mam pacjentkę, której zginął mąż, której zginął syn, która utrzymuje kontakt z synową, ale okazało się, że wnuczek ma białaczkę. To akurat teraz świeża taka sytuacja. I ona sama sobie jakoś z tym wszystkim musi radzić. No, radzi sobie. No, raz lepiej, raz gorzej przychodzi porozmawiać, nawet popłakać. Ale śmierć jest najczęstszą przyczyną takich
takich prawdziwych stanów depresyjnych, sytuacyjnych. No to możemy powiedzieć, że jak ktoś przychodzi do Pani i mówi, mam depresję, bo mój szef mnie mobbinguje, można by powiedzieć, że stary, ale co to jest za problem? Kobieta straciła męża, syna, a wnuczek ma białaczkę. Często tak mówimy, ale my musimy rozgraniczyć, że są te depresje jako choroba psychiczna, głębokie depresje prawdziwe, czy w przebiegu dwubiegunowej, czy jednobiegunowej, i są depresje te sytuacyjne, związane z czynnikiem stresującym. No właśnie, czy z mobbingiem, czy ze śmiercią, tak, to są zupełnie inaczej. Na pewno znacznie częściej stosujemy psychoterapię plus leki i psychoterapię w tych właśnie sytuacyjnych stanach, a mniej w tych takich prawdziwych depresjach, bo one wymagają często hospitalizacji, one wymagają podawania leków i to leków takich rzeczywiście przeciwdepresyjnych. Musimy rozgraniczyć te depresje, to są dwie różne. A to nie jest trochę, zapytam tak przewrotnie, to nie jest trochę tak, teraz tu chodzi taki piękny czarny kot, który w ogóle się nie daje głaskać. I to proszę nie. bardzo, kot psychiatry, a gryzie za drugim razem. A to nie jest troszkę tak, że żyjemy w takich czasach, że ta depresja zaczęła być modna? Tak, troszkę tak. Ale i znowu mówimy o tej depresji takiej sytuacyjnej, że jak czego... O, ej! Ugryzł mnie! O! Ho, ho, ho! Wynocha! Teraz będę miał przez tego czarnego kota depresję. Wynocha. No, poszedł kotek. Papa, papa, papa. Wracamy do tej mody. Ja myślę tak, że tak się często zdarza, że jak człowiekowi jest źle, to nie powie, jest mi smutno, dzisiaj mnie coś złego spotkało, pójdę do kina albo spotkam się ze znajomymi dla poprawy samopoczucia, tylko przychodzi, mówię, mam depresję, taką ciężką depresję, nic mi się nie chce. Zdecydowanie nadużywamy tego hasła, depresję, mamy depresję. A jak to jest, Pani doktor, z tą opieką, z tym dostępem do psychiatrów w Polsce, bo liczba samobójstw popełnianych w tym kraju jakby wskazuje, że to kompletnie nie działa. No, chyba że nas stać i przychodzimy prywatnie do gabinetu, ale jakby mamy tą świadomość, że wielu Polaków niestety nie stać na to, żeby... Nie wiem, jak często trzeba chodzić, jak się leczymy. Myślę, że tak jak pacjenci do nas przychodzą, do mnie, do moich koleżanek, raz w miesiącu zwykle, chyba że jest jakaś potrzeba, ale przychodzą raz w miesiącu. To znaczy, na pewno dostęp do poradni, bywa trudniejszy, bo są wyznaczone terminy. Czasami te terminy są dość długie, nawet miesięczne. Mam depresję, proszę przyjść w 2022 roku. Dziękuję bardzo. Ale zawsze można przyjść do izby, przyjść do szpitala. I można porozmawiać z lekarzem, który zaproponuje pobyt w szpitalu. Pacjent się zgodzi lub nie, to jest inna sprawa, ale ta izba przyjęć istnieje. I nawet jeżeli w danym momencie nie będzie łóżka, to wyznaczymy to łóżko za dzień, za dwa, za trzy. Nie będzie to już miesięczne oczekiwanie. A to w jakim stanie pacjenci z depresją lądują w szpitalu? Najczęściej są to depresje, takie to psychiczne depresje, prawda? Jak choroba psychiczna, ciężkie depresje. Właśnie takie łóżkowe, bym powiedziała, gdzie pacjent już nic go nie czeka dobrego i on już wtedy przy pomocy rodziny, lekarza i tak dalej idzie do szpitala, bo leki podawane w domu nie pomagają. Pani doktor, czy tak zwany bardzo teraz modne takie słowo higieniczny tryb życia może nas uchronić przed depresją? Czy uchronić? Nie wiem. Myślę, że to jest oczywiście bardzo fajnie. Trzeba prowadzić higieniczny tryb życia, odżywiać się i tak dalej. To na pewno ma wpływ na całokształt, ale oprócz tych czynników są czynniki... Wy nie widzicie, ja widzę, pani doktor taką zrobiła minę, jakby to wcale nie miało wpływu, więc możecie jeść pizzę, pić wino i wcale nie musicie biegać. Jeżeli to nam na dzień ma szczęście, to kto wie, może to by była i metoda.
Nawet w oddziale pacjenci zamawiają sobie pizzę dla poprawy samopoczucia, więc może to jest jakiś sposób. Ale myślę, że nie, to ma znaczenie, ale oprócz tego no, do rozwoju tej depresji potrzebne są inne czynniki, no, chociażby te cechy osobowości, które predysponują, prawda? Czyli możemy jak najbardziej dbać o siebie, zdrowo się odżywiać, być aktywnym fizycznie. Na pewno rzadziej wtedy zapadamy na depresję. O, może tak. Ale nie jest to jednoznaczne, że nigdy. Ale rzadziej na pewno. Pani doktor, jeszcze tak sobie na koniec, bo tak chyba do godziny już dochodzimy, a pani mówiła, że 15 minut to będzie tak dużo. Pani doktor, jeśli teraz ktoś nas słucha i sobie myśli, że ma tą depresję, a już usłyszał, że jak pójdzie do przychodni, to za 2 lata mu wyznaczą wizytę, żartowałam na pewno wcześniej, a gdyby chciał tak pójść prywatnie, to jakie to są ceny? Ja nie pytam, ile u pani trzeba zapłacić, bo wtedy bym musiała zaraz wyjąć za tą godzinę. Myślę, że w granicach stoi 150, tak chyba, no, u większości moich kolegów kosztuje wizyta, od 100 do 150 zł. 150 zł wizyta. To myślę, wizyta, że 150 to jest... Wizyta u psychiatry w Łodzi, tak. Leki... Znaczy takie... ja mówię o moich kolegach, okay. My przyjmujemy w Zgierzu. W Zgierzu, tak? Mhm. Okej, okay, no to powiedzmy, że w granicach 150-200 zł, niech tak będzie, w Łódź i okolice. Lekarstwa, taki koszt miesięczny. Lekarstwa nie są drogie. Lekarstwa w większości są zryczałtowane albo z odpłatnością 30%, więc nie są to drogie lekarstwa. W granicach 15-20 opakowanie złotych. Także naprawdę, jeżeli chodzi o leczenie, to mamy naprawdę duże możliwości o farmakologię. Naprawdę lekarstwa nie są drogie. Czyli mamy no niewiele ponad 200 zł takie miesięczne leczenie, bo to jedna wizyta w miesiącu, tak? Wystarczy? No, zależy oczywiście od pacjenta, ale mam wrażenie, że możemy sobie tutaj na to pozwolić, żeby raz w miesiącu iść do lekarza w tych układach. Czyli podsumowując, jeżeli czujemy, że cokolwiek jest nie tak i to się utrzymuje dłużej niż te 2, czy 3, czy 4 dni, czy tam, czy tydzień, to zawsze warto zajrzeć do lekarza. Myślę, że warto. Do psychologa czy do psychiatry? Myślę, że najpierw do lekarza. Lekarz wtedy, no... Do lekarza pierwszego kontaktu, tak? Tak. Myślę, że wtedy lekarz jest w stanie, no przynajmniej w tej pierwszym rzucie ocenić, czy jest potrzebna pomoc specjalistyczna, czy wystarczy, że to... Może iść do psychoterapeuty, ale najczęściej jest ta pierwsza wizyta u lekarza pierwszego kontaktu, który ewentualnie kieruje do psychiatry, aczkolwiek bardzo często pacjenci sami przychodzą do psychiatry, wcale omijając lekarza pierwszego kontaktu. A może są takie lekarstwa, jak tak w Polsce uznana i uwielbiana przez Polaków witamina C, która jest na wszystko, to może jest takie lekarstwo, gdzie można sobie pójść do apteki i kupić... Kiedyś mówiło się o tabletce szczęścia. Jest to taka tablet przeciwdepresyjny, na całym świecie był znany, nawet chyba Prozac, prawda? Tabletka szczęścia. No jest tak. Ale żadna tabletka, jedna ani druga, nie daje szczęścia. Trzeba po prostu ją pobrać uczciwie. No, to właśnie ta godzina była moim Prozakiem dla Was, a pani doktor Anna Szefer-Nowakowska zupełnie za free Wam podarowała bardzo dużo rad. Nie ma się co wstydzić depresji i nie ma się co bać lekarza, prawda? Na pewno nie. Jeżeli już się kogoś możemy bać, to pani czarnego kota. No, kot psychiatry. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ewa Żarska, Żarówka, zapraszam.